Firma Consil w odpowiedzi na zapytania rolników w całej Polsce, głównie ze względu na obecną sytuację, a więc akcje dofinansowań na silosy i zbiorniki zbożowe, realizuje i sprzedaje silosy na terenie całej Polski. Prezentujemy Państwu silos o pojemności 234 ton, a więc Consil 200x7, który został zrealizowany w tym roku w okolicach Świebodzina. Klient zaufał nam już, ponieważ wcześniej zrealizował pierwszy silos lejowy u siebie w gospodarstwie, a więc Consil 60x6. Silos typu Consil 200x7 został dodatkowo wyposażony w drabinę zewnętrzną oraz sondy temperatury. Opcjonalnie może być również wyposażony w systemy wentylacji, jak i dedykowany wentylator. Firma Consil jest polską firmą założoną 30 lat temu. Przez przeszło 30 lat na terenie całej Polski oraz państw ościennych postawiliśmy ponad 15 tysięcy silosów zbożowych. Jako firma Consil jesteśmy producentem silosów lejowych o ładowności od 44 do 312 ton. Od roku 2025 do oferty wprowadzamy silosy lejowe z blachy falistej o ładowności od 204 do 360 ton. Silosy z blachy falistej charakteryzują się większą sztywnością, dzięki czemu możemy uzyskać większą ładowność oraz wysokość. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową consil.pl.